zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Są tacy mordercy, którzy na pierwszy rzut oka wzbudzają zaufanie, a nawet sympatię. Poznając ich, ofiary nawet nie przypuszczają, że za chwilę może stać się coś złego. Bo ci zabójcy mają czarujące uśmiechy, ciepłe spojrzenia, są grzeczni i kulturalni. Ale to wszystko to tylko gra, maska, która ma przesłonić prawdziwe oblicze. A to pełne jest psychopatycznych fantazji, które sprawiają, że morderca na drugiego człowieka patrzy jak na ofiarę, przedmiot, a nie żywą, czującą istotę. Tacy mordercy są najbardziej niebezpieczni, bo potrafią tak doskonale udawać, że nikt nawet przez ułamek sekundy nie podejrzewa, że za tym miłym wzrokiem czai się mrok. Tak było w przypadku Teda Bundy'ego, tak było też z Jeffrey'em Dahmerem, którego historię poznaliście w drugim odcinku Zła. Ale są tacy mordercy, którzy już wyglądem wzbudzają pewien niepokój, stwarzają dystans. I wtedy pojawia się pytanie: jak to możliwe, że taka osoba zwabiała ofiary, a te ufne wpadały prosto w tę pajęczą sieć? Zabójca, o którym dziś wam opowiem, był niezwykle przebiegły. Nie czarował uśmiechem, ale miał inną broń. Była nią jego inteligencja. Doskonale wiedział, jak zmanipulować otoczenie do tego stopnia, że stał się nawet dobrym znajomym policjantów. Ci wprost przyznawali: lubię go. Lubię Eda Kempera. Poznajcie mordercę i nekrofila, mężczyznę, który nienawidził kobiet i który okaleczał je tak brutalnie, że prasa pisała: zbyt obrzydliwe, żeby to była prawda. Ale to była prawda. Ed Kemper zafundował niewyobrażalny ból i cierpienie 10 osobom, w tym własnej rodzinie. Kemper mógł wywoływać przerażenie. Miał 206 cm wzrostu, ważył ponad 130 kg, ale wiedział jak i co mówić ludziom tak, by swoją fizyczną siłę zamaskować wzbudzającym zaufanie charakterem. Potrafił też tłumić swoje emocje, ale na to akurat duży wpływ miała jego matka. Dzieciństwo Kempera nie należało do szczęśliwych i śmiało można powiedzieć, że w dużym stopniu to właśnie ono go ukształtowało, a już na pewno sprawiło, że Ed pałał niebywałą nienawiścią i pogardą do kobiet. Dlatego zanim przejdziemy do krwawej działalności Kempera, najpierw zabiorę was w podróż w przeszłość, do chwil, które sprawiły, że Ed stał się seryjnym mordercą. Kemper urodził się 18 grudnia 1948 roku w Burbank. Edmund, nazywany później Edem, już jako noworodek był duży. Jeśli wierzyć informacjom zawartym w internecie, ważył 6 kg. Jego ojciec był weteranem II wojny światowej. Miał z synem dobry kontakt, przynajmniej w pierwszych latach jego życia, bo gdy Kemper miał 9 lat, rodzice zdecydowali się na rozwód. Dla chłopca była to największa tragedia, jaką mógł sobie wtedy wyobrazić. Ojciec, którego kochał i podziwiał, nagle zniknął z jego życia. Został za to z matką, która była wyjątkowo toksyczną kobietą, a do tego nadużywała alkoholu. Miała też duży problem z akceptacją własnego syna. Już po zatrzymaniu, w telewizyjnym wywiadzie dla filmu No Apparent Motive, Ed mówił o matce. Moja matka była chorą, złą, wygłodniałą i bardzo smutną kobietą. Nienawidziłem jej, ale jednocześnie chciałem ją kochać. Kobieta miała do tego stopnia problem z własnym synem, że zamykała go na noc w piwnicy. Bała się, że zgwałci własne siostry. Ed wiele razy wspominał, że samotne noce spędzone w zamknięciu były dla niego prawdziwym koszmarem. Słyszał tupot szczurzych łap, a do tego czuł się odtrącony i niekochany. I chyba trudno dziwić się tym odczuciom, bo czy kochająca matka dopuszczałaby się tak okrutnych metod wychowawczych wobec własnego dziecka? Myślę, że każdy wie, jaka powinna paść tu odpowiedź. Brak wsparcia i troski ze strony własnej matki, brak wzorca męskości, które młodzi chłopcy utożsamiają z własnym ojcem, sprawiły, że Ed już jako dziecko wykazywał bardzo niepokojące zachowania. Przejawiały się one w niebywałym okrucieństwie. Zabijał zwierzęta, które później zakopywał, ciął na kawałki, a te wbijał na naostrzony pal.
W ten sposób zabił kota, odebrał życie również rodzinnemu psu. Powód? Ten okazywał swoje zainteresowanie siostrze Kempera, a nie jemu. Chłopak lubił też brutalne zabawy z lalkami. Brał je od swojej młodszej siostry Aileen, a następnie pozbawiał ich głów i kończyn. Chciał też, by rodzeństwo go krępowało. Udawał, że za chwilę zostanie poddany egzekucji. Już jako dorosły mężczyzna wspominał, że w dzieciństwie dwukrotnie był bliski śmierci. Starsza siostra próbowała wepchnąć go pod pociąg, a jakiś czas później wrzuciła go do basenu, gdzie Kemper niemal utonął. Uważny rodzic od razu zauważyłby te wszystkie okrutne zabawy swojego dziecka, ale nie matka Kempera. Z nią relacje były coraz gorsze. Do tego stopnia, że Ed uciekł od niej, gdy miał 15 lat. Chciał żyć ze swoim ojcem, ale ten miał już nową rodzinę i nie było w niej miejsca dla problematycznego nastolatka. To był kolejny cios dla chłopaka. Nie chciał jednak wracać do toksycznej matki, został więc odesłany do dziadków. Byli oni rodzicami ojca Eda. Chłopak nie znosił tego miejsca, czuł się w nim źle, tak jakby dalej był z własną matką. I wtedy dokonał swojej pierwszej zbrodni. W trakcie kłótni chwycił za broń i zastrzelił własną babcię. Pierwszy strzał oddał w głowę, dwa kolejne trafiły w plecy. Gdy do domu z zakupów wszedł dziadek, chłopak również do niego strzelił. Jak później tłumaczył, zrobił to, by mężczyzna nie musiał patrzeć na swoją zamordowaną żonę. Miał to być wyraz pewnej łaski, którą mu wymierzył. Chciał oszczędzić mu cierpienia. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Nastoletni Kemper sam zadzwonił na policję. Powiedział o tym, co zrobił. Jak później tłumaczył funkcjonariuszom, zabójstwo miało być sprawdzianem dla jego uczuć. Chciał dowiedzieć się, jak to jest odebrać życie własnej babci. Ponieważ był nieletni, za swoją zbrodnię nie trafił do więzienia. Został jednak skierowany na leczenie psychiatryczne, bo zdiagnozowano u niego schizofrenię paranoidalną. Kemper trafił do szpitala stanowego. Tam szybko zyskał sobie sprzymierzeńców. Już wtedy potrafił doskonale manipulować otoczeniem. Był niezwykle inteligentny, więc wiedział, co i jak robić, by psychiatrzy patrzyli na niego łaskawszym okiem. Zachowywał się nienagannie, dokładnie wypełniał swoje obowiązki. Nie było z nim żadnych problemów. Wykazał się wtedy tak sprawnym umysłem, że oszukał nawet cały medyczny system. Przeprowadzano z nim testy psychologiczne. Spędzając samotnie czas, niektórych z nich nauczył się na pamięć. To sprawiło, że zdawał je bezbłędnie. On był szczęśliwy, bo zmanipulował otoczenie. Otoczenie było szczęśliwe, bo żyło w przekonaniu, że resocjalizacja Kempera przebiega niemal wzorowo. Bez wątpliwości lekarze przyklepali jego wyjście na wolność, puentując to słowami: wszystko z nim w porządku. Kemper wyszedł na wolność w swoje 21 urodziny. Morderczy wyścig rozpoczął 3 lata później. Wbrew zaleceniom, Ed wrócił do swojej matki. Ta zdążyła już ułożyć sobie życie na nowo, a przynajmniej na chwilę. Ponownie wyszła za mąż, by po jakimś czasie znów się rozwieść. Mieszkanie z kobietą nie było łatwe. Mimo że Kemper był już dorosłym, młodym mężczyzną, to wszystkie traumatyczne historie z dzieciństwa nie minęły. Między tą dwójką nieustannie dochodziło do awantur. Nastrój w domu był więc mocno napięty. Matka Kempera otrzymała pracę na Uniwersytecie Kalifornijskim Santa Cruz. Była tam pracownikiem administracji. W późniejszych latach Edowi ta posada mocno ułatwiła dostęp do młodych kobiet, które mógł zabijać. Ale zanim do tego doszło, najpierw mężczyzna znów oszukał system. Kolejne kontrole wykazały, że nie stwarza już zagrożenia dla otoczenia. Z systemu zniknęło morderstwo, którego się dopuścił, bo zrobił to jako nieletni. Wszystkie testy psychiatryczne zdał celująco, a ostatnia opinia o jego psychice brzmiała następująco. Uważam, że lata leczenia przyniosły doskonały skutek i z psychiatrycznego punktu widzenia nie widzę powodu, by postrzegać pacjenta jako zagrożenie dla siebie samego lub jakiegokolwiek innego członka społeczeństwa. Ponieważ dzięki temu jako dorosły zyska więcej swobody i możliwości rozwinięcia swojego potencjału.
rozsądne wydaje się całkowite zatarcie kartoteki czynów popełnionych w młodości. Przypadek Kempera jest chyba jedną z największych pomyłek w dziejach psychiatrii. Zbrodnie, których później się dopuścił, były zaprzeczeniem jakiegokolwiek człowieczeństwa i potwierdzeniem, że Kemper nie tylko nigdy nie powinien zakończyć leczenia, ale również nigdy nie powinien wyjść na wolność. Tymczasem Ed tą wolnością znów mógł się cieszyć. Próbował nawet w jakimś stopniu wrócić do społeczeństwa. Chciał dostać się do policji. Nie został jednak przyjęty do służby, co dosyć mocno go zabolało. Ale nie załamał się. Chwytał się różnych zajęć, by zarobić i odłożyć jakieś pieniądze. To pozwoliło mu na wyprowadzkę z domu i częściowe odcięcie się od toksycznej matki. Niestety nie mógł całkowicie urwać kontaktu, bo kobieta nękała go telefonami. Mężczyzna czasem wracał do niej, gdy tracił pracę lub brakowało mu pieniędzy. Za wszelką cenę chciał się jednak usamodzielnić i ustatkować. Próbował nawet stworzyć pozory normalnego związku. Zaręczył się nawet z 16-letnią dziewczyną, ale i to nie przetrwało próby czasu. Sam Kemper mówił o sobie. Moja frustracja, moja niezdolność do komunikowania się społecznie, seksualnie. Byłem emocjonalnym impotentem. Śmiertelnie przerażała mnie porażka w związkach z kobietami. Nic nie wiedziałem o całej tej sferze uczuciowej. Nawet wtedy, gdy po prostu siedziałem i rozmawiałem z młodą kobietą. Dlatego zacząłem brać autostopowiczów, a w zasadzie młode autostopowiczki. To sprawiało, że rosła w nim frustracja i tak już mocno skrywana przez te wszystkie lata. Znów fantazjował o zabijaniu. I to pragnienie w końcu musiało wziąć górę. Kemper nie był pod opieką jakiejkolwiek instytucji, nie miał wsparcia w rodzinie. Był sam. Sam ze swoimi myślami, które zdominowały jego życie. Nie twierdzę, że gdyby otrzymał pomoc, to te fantazje po prostu by uleciały. Ale z pewnością nie można było pozwolić, by Ed bez nadzoru funkcjonował wśród ludzi. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Eksplozja jego fantazji i tłumionych emocji nastąpiła w 1972 roku. Kemper zaczął podwozić nieznajome dziewczyny, które niczego nieświadome wsiadały do jego auta. Na pojeździe znajdowała się naklejka, która zezwalała na wjazd na teren uczelni. To oczywiście dzięki matce Eda, która przecież tam pracowała. Taka naklejka sprawiała, że dziewczęta, które decydowały się na podwózkę, czuły się bezpiecznie. Były przekonane, że nic im nie grozi i w końcu jechały z kimś, kto był związany z ich uniwersytetem. Kemper nie budził więc żadnych podejrzeń, a do tego był sympatyczny i wygadany. Musicie wiedzieć, że był też ponadprzeciętnie inteligentny. W badaniach, które mu robiono jeszcze w zakładzie psychiatrycznym, jego IQ wyniosło 130, ale według części ekspertów jego iloraz inteligencji był tak naprawdę jeszcze wyższy i wynosił co najmniej 145. Bestia o wybitnym umyśle. We wspomnianym 1972 roku Kemper wreszcie mógł zrealizować swoje fantazje. 7 maja na swojej drodze spotkał Mary Ann i Anitę, dwie studentki. Obiecał, że podwiezie je na Uniwersytet Stanforda, ale na miejsce nie dotarli. Zamiast tego Ed wiózł dziewczęta coraz dalej i dalej i dalej. Jechaliśmy w odludne miejsca, gdzie mogłem działać, gdzie nikt nie patrzył, nikt nie mógł powiedzieć mi nie. Miałem w wozie ukrytą broń. To pogłębiało to moje dziwne uczucie, które zjadało mnie od środka, tę fantastyczną żądzę. Ona mną zawładnęła. Była jak narkotyk, jak alkohol. Na początku wystarczały małe dawki, ale z czasem chciałem więcej i więcej, aż w końcu odważyłem się wyciągnąć broń. A gdy wyciągnąłem, to oczywiste było, że coś zaraz się stanie. Nie wiedziałem wtedy, dokąd mnie to doprowadzi, ale czułem, że coś wielkiego zaraz się wydarzy. Razem z moimi partnerkami grałem w niebezpieczną grę. Początkowo Kemper chciał zgwałcić studentki, ale później przypomniał sobie słowa swoich współtowarzyszy z zakładu, w którym był. Mówili oni, by nigdy nie zostawiał świadków.
Wiedział więc, co musi zrobić. Najpierw zabił Anitę. Później wrócił po jej koleżankę. Pamiętam to okropne zdarzenie z jej współlokatorką. Z zadźganiem jej. Byłem w szoku, że to tak się potoczyło. Ale to było jak trans. Musiałem ją dopaść. Nie mogłem jej puścić, bo wszystkim by powiedziała. Wszyscy by mnie dopadli. Zobaczyła krew na moich rękach. Zapytała, co robisz? Odsunęła się, jęknęła. A ja nie chciałem, żeby wiedziała, co się stało. Powiedziałem, że pokłóciłem się z jej koleżanką. Nie uderzyłem. Zabiłem, ale nigdy nie uderzyłem. Powiedziałem, pokłóciliśmy się i uderzyłem twoją koleżankę w nos. Chodź, pomóż. Tak powiedziałem, bo przecież nie chciałem, żeby wiedziała, że zaraz i ją zabiję. Nie miałem odwagi jej tego powiedzieć wprost. Gdy ją zaatakowałem, ona nawet nie zorientowała się, co się dzieje. Wrzuciłem ją do samochodu. Miałem taki wielki nóż rzeźniczy. Zacząłem ją dźgać, aż wepchnąłem ją do bagażnika. To morderstwo przyniosło Kemperowi mnóstwo nieprawdopodobnych emocji. Ale pojawiła się też panika. Jak mówił, porzucił na chwilę swoje ofiary i zaczął biec przed siebie. Ale potem przystanął, złapał oddech i powiedział do siebie: myśl logicznie. Gdy ochłonął, wrócił do samochodu. Obie studentki znajdowały się w bagażniku. Co ciekawe, gdy jechał do swojego mieszkania, które wtedy wynajmował z kolegą, zatrzymała go policja. Nie działało mu tylne światło. Czy czegoś wam to nie przypomina? W drugim odcinku Zła opowiadałam wam o Jeffreyu Dahmerze, kanibalu z Milwaukee. On też po jednym z zabójstw został zatrzymany do policyjnej kontroli. W aucie miał zwłoki zabitego wcześniej kolegi. I wtedy również policjanci nie zajrzeli i nie sprawdzili, co znajduje się w torbie. Puścili go wolno. W kolejnych latach Dahmer zabił 16 młodych chłopców i mężczyzn. I w przypadku Kempera było tak samo. Gdyby tylko policjant zajrzał wtedy do bagażnika, zobaczyłby zwłoki dwóch studentek brutalnie zamordowanych. Ale tak się nie stało. A Kemper? No cóż, rozpoczął swój krwawy rajd przez Kalifornię. Po tym, jak policja nie sprawdziła auta, Kemper wrócił do swojego mieszkania. Współlokatora nie było, więc wniósł zwłoki dziewcząt do środka. Tam zrobił im zdjęcia, zgwałcił, a później poćwiartował. Kawałki ciał włożył do plastikowych toreb. Ich głowy wyrzucił w górskim wąwozie. W sierpniu tego samego roku czaszkę Mary Ann odnaleziono w pobliżu góry Loma Prieta, ale pozostałych części ciała nie udało się zlokalizować. We wrześniu 1972 roku Kemper spotkał Ai Ko-ko, piękną 15-latkę, która miała łotewsko-koreańskie korzenie. Mężczyzna zaproponował jej podwózkę. A ponieważ nastolatka była już spóźniona na lekcję tańca, zgodziła się i wsiadła do wozu Kempera, nie mając pojęcia, że będzie to jej ostatnia podróż w życiu. Ed zadziałał tu podobnie jak w przypadku swoich pierwszych ofiar. Wywiózł Ai Ko w odległe miejsce, tak by byli sami. Poddusił ją, zgwałcił, a potem zabił. Ciało wrzucił do bagażnika i odjechał. Po drodze zatrzymał się w barze, by wypić kilka drinków. Potem wrócił do auta i wioząc w środku zwłoki dziewczyny, ruszył w stronę domu. I znów wniósł ciało do środka, wykorzystał seksualnie, poćwiartował i wyrzucił. W okolicy pojawiło się setki zdjęć zaginionej dziewczyny. Matka wciąż miała nadzieję, że jej córka odnajdzie się cała i zdrowa. Wieszając kolejne zdjęcia na murach, nie przypuszczała, że jej dziecko już nigdy do niej nie wróci. Zło. Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar. Kemper rozbudził w sobie niesamowitą żądzę. Wreszcie odnalazł sposób na to, by obcować z kobietami. Już go nie zawstydzały, a on mógł robić z nimi, co tylko mu się podobało. Był coraz brutalniejszy, zwłoki wykorzystywał na wszystkie sposoby. Był dumny z tego, co po sobie zostawia. Podniecała go brutalność i władza nad ofiarami. Tylko tak mógł wejść w jakiekolwiek relacje damsko-męskie. Upajał się rozczłonkowywaniem ciał, zwłaszcza obcinaniem głów. Już po zatrzymaniu stwierdził: z dziewczyny zostaje naprawdę dużo, nawet gdy nie ma głowy.
Oczywiście, znika jej osobowość. Jego kolejną ofiarą stała się 18-letnia Cindy. Wsiadła do jego auta 7 stycznia 1973 roku. Wtedy też mieszkał znów ze swoją matką. Wywiózł dziewczynę do lasu i tam zastrzelił. Potem zabrał zwłoki i schował je w szafie. Tam ciało przeleżało całą noc. Dopiero gdy matka mężczyzny wyszła do pracy, Kemper wykorzystał zwłoki, poćwiartował i odciął głowę. A robił to wszystko w wannie własnej matki. Co ciekawe, głowę nastolatki zatrzymał. Po aresztowaniu przekonywał, że odcinanie głów miało związek z jego dzieciństwem. Chodzi o moje dzieciństwo. Pamiętam, jak ojciec odcinał głowy kurczakom, a mama podawała je rodzinie na kolację. Ojciec robił to takim specjalnym toporem, który mu podkradałem, wsiadałem na rower i jeździłem po okolicy. Nikomu o tym nie mówiłem. Ale chyba wtedy zacząłem w fantazjach łączyć te kwestie. Głów i odcinania. Po jakimś czasie głowę nastolatki zakopał w ogrodzie, twarzą do okna matki. Jak tłumaczył, kobieta zawsze lubiła, gdy ktoś na nią patrzył. Dlatego oczy ofiary miały być skierowane właśnie w jej stronę. Zaledwie miesiąc później Ed znów wyruszył na łowy. Być może to szybkie polowanie było efektem wcześniejszej kłótni z matką. Mężczyzna krążył po okolicy w poszukiwaniu kolejnych ofiar. Już wtedy w mediach pojawiały się informacje o mordercy, który atakuje studentki. Zalecono młodym dziewczynom, by nie wsiadały do samochodu z nieznajomym. Ale Kemper dla studentek nie był nieznajomy, bo przecież wciąż miał tę naklejkę z uniwersytetu na aucie. Dlatego mimo śledztw, apeli, dziewczęta dalej wsiadały do jego samochodu. Na kolejne ofiary nie musiał więc czekać. 5 lutego 1973 roku zaoferował podwózkę do kampusu uniwersyteckiego 23-letniej Rosalindzie i 20-letniej Alice. Tym razem zabił ofiary używając pistoletu. Zastrzelił je z broni kalibru 22. Ciała zawinął w koce, schował do samochodu i zawiózł do domu swojej matki. Już w pojeździe obciął ofiarom głowę. Poćwiartowane zwłoki rozrzucił w kanionie Eden. Kres jego morderczej działalności zaczął się jednak powoli zbliżać. I nie dlatego, że policja deptała mu po piętach. Funkcjonariusze dalecy byli od ustalenia sprawcy. Samego Kempera żaden z nich nawet nie podejrzewał. Po tym, jak nie został przyjęty do służby, Ed zaczął chodzić do baru, w którym przebywali też policjanci. Rozmawiał z nimi, żartował. Oni sami później przyznawali, że naprawdę go lubili. Zapewne byłby ostatnią osobą, którą podejrzewaliby o takie brutalne zbrodnie. 20 kwietnia 1973 roku wydarzyło się coś, co całkowicie zmieniło bieg wydarzeń. Tego dnia matka Eda miała przyjęcie. Po powrocie lekko pokłóciła się z synem, po czym poszła spać. A Kemper tylko na to czekał. Gdy kobieta była już w pełni nieświadoma tego, co się wokół niej dzieje, Ed wszedł do jej sypialni i dokonał tego, o czym marzył od dawna. Ciesielskim młotkiem zmasakrował kobietę, podciął jej gardło, a następnie odciął głowę. Wyciął jej też język i krtań, bo jak mówił, miał dosyć jej wrzasków. Choć przyznał, że nawet po śmierci miał wrażenie, że ona wciąż krzyczy. Czy poczuł ulgę? Pewnie tak. Nienawidził swojej matki, choć jak przekonywał, próbował ją kochać. Gdy po latach w wywiadzie telewizyjnym wspominał kobietę, nawet popłynęły mu łzy po polikach. Ale ciężko ocenić, czy były one prawdziwe, czy były kolejną manipulacją mordercy. Po zabójstwie matki Kemper schował jej ciało do szafy, a sam poszedł na drinka. Potem zwabił do domu przyjaciółkę zamordowanej matki. Przekonał Sally, że szykuje wspólną kolację. Kiedy kobieta przyszła na miejsce, ten ją udusił i znów obciął głowę. Na drugi dzień dokładnie posprzątał dom i zostawił policjantom liścik. Jego treść była wręcz abstrakcyjna, biorąc pod uwagę zbrodnię, której się dopuścił. Napisał: około 5:15 rano w sobotę. W rękach morderczego rzeźnika nie cierpiała długo. To stało się szybko, we śnie, tak jak zaplanowałem. Akcja była zaplanowana i przebiegła pomyślnie, panowie. Nie mam więcej czasu. Jestem zajęty.
Wyobraźcie sobie miny policjantów odczytujących te słowa. Sam Kemper wyruszył w stronę Pueblo w stanie Colorado. Przejechał aż 2300 kilometrów. I czekał. Był pewien, że zaraz rozpocznie się za nim pościg, a media zaleją szczegóły brutalnego morderstwa dwóch kobiet. Zamiast rozgłosu była jednak cisza. Ed zrozumiał, że nikt go nie szuka. Nie ma policyjnych blokad, podekscytowanych relacji dziennikarskich. Była cisza. Kemper postanowił, że nie będzie dłużej czekać. Udał się do budki telefonicznej i zadzwonił na policję. Powiedział, kim jest i co zrobił. Ale funkcjonariusz, z którym rozmawiał, nie uwierzył w jego opowieść. Zignorował go. Ed znów zadzwonił kilka godzin później. Połączono go z policjantem, którego znał osobiście. Kemper powtórzył swoją opowieść, zdradził też swoją lokalizację i czekał na policjantów. Tymczasem do jego domu przyjechali funkcjonariusze. Przeszukali budynek. Gdy podnieśli materac od łóżka, ten był dosłownie przesiąknięty krwią. Zwłoki odkryli w szafie. Odczytali też list pozostawiony przez mordercę. Przyznali, że nigdy wcześniej czegoś takiego nie widzieli. Kemper już w areszcie przyznał się do zabicia 6 młodych kobiet, a także swojej matki i jej przyjaciółki. Gdy spytano go, dlaczego się poddał, odparł, że osiągnął swój najważniejszy cel. Dalsza działalność nie miała sensu, była, jak ujął, marnowaniem czasu. Stwierdził więc, do diabła z tym. I dlatego się przyznał. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Proces Eda Kempera ruszył w maju 1973 roku. Został oskarżony o 8 morderstw. Mężczyzna do wszystkiego się przyznał, o swoich zbrodniach opowiadał z najdrobniejszymi szczegółami. Niczego nie ukrywał. Chciał jednak po raz kolejny zwieść wymiar sprawiedliwości. Jego obrońca wnioskował o uniewinnienie ze względu na niepoczytalność. Ed zapewne myślał, że skoro udało mu się to po zabójstwie babci i dziadka, to i teraz zdoła przekonać, że tak naprawdę to choroba psychiczna nakazała mu dokonać tych wszystkich zabójstw. Będąc w areszcie, dwukrotnie próbował odebrać sobie życie. Proces został więc przerwany. Wznowiono go w październiku tego samego roku. Mimo starań Kempera i jego adwokata, biegli uznali mężczyznę za poczytalnego w chwili popełniania morderstw. Jednemu z psychiatrów Ed miał się nawet przyznać do kanibalizmu. Później jednak z tych słów się wycofał. W trakcie procesu Kemper przyznał, że zabijał kobiety, bo chciał mieć nad nimi władzę. Chciał je w pełni kontrolować, zaspokajać swoje potrzeby. Mówiąc wprost, chciał robić wszystko to, na co z żywymi kobietami nigdy nie mógł sobie pozwolić. Przekonywał, że nie mógł nad tym zapanować, a zabójstw dokonywał w chwili tymczasowego zamroczenia. Ale te tłumaczenia na nic się zdały. 8 listopada 1973 roku ława przysięgłych uznała Kempera za w pełni poczytalnego i winnego wszystkich zarzucanych mu zbrodni. A Ed poprosił o karę śmierci. Chciał, żeby wykonano ją poprzez tortury. Ale akurat wtedy kara śmierci w Kalifornii została zawieszona, dlatego skazano go na 7-krotne dożywocie. Kempera skierowano do tego samego więzienia, w którym karę odbywał Charles Manson, przywódca sekty, która zamordowała ciężarną Sharon Tate, żonę Romana Polańskiego, a także jej przyjaciół. Co ciekawe, Ed gardził Mansonem. W trakcie odbywania kary nie było na Kempera właściwie żadnych skarg. Był wzorowym więźniem. Podobnie jak wtedy, gdy po zabójstwie babci i dziadka trafił do zakładu psychiatrycznego. Wyrabiał naczynia ceramiczne, był lektorem audiobooków dla osób niewidomych, a w studiu spędził ponad 5000 godzin. Robił to aż do 2015 roku. Wtedy jego pracę utrudnił wylew, który przeszedł. Przez lata odsiadki Kemper kilkukrotnie starał się o warunkowe zwolnienie. Ostatni raz zrobił to w 2017 roku. Wszystkie jego wnioski zostały jednak odrzucone. On sam stwierdził, że społeczeństwo nie jest po prostu gotowe na jego powrót. W więzieniu przeprowadzono z nim kilka wywiadów. Każdy z nich stanowi doskonały materiał dla psychiatrów i behawiorystów. Dzięki jego szczerości, jego słowom, można zgłębiać umysł psychopaty, nawet jeśli wpuszcza on odbiorcę tylko do jednego z wielu ukrytych tam zakamarków.
Ed Kemper stał się jednym z najsłynniejszych seryjnych morderców w historii. Przedostał się również do popkultury. Był jedną z wielu inspiracji dla stworzenia postaci Buffalo Billa z Milczenia Owiec. Pojawił się również w kilku utworach, m.in. grupy System of a Down. O Kemperze znów zrobiło się głośno, gdy z dużą dokładnością odtworzono jego postać w serialu Mindhunter o agentach FBI badających umysły seryjnych morderców. Ed wciąż przebywa w więzieniu, gdzie spędzi resztę swojego życia. Ma 73 lata, a o warunkowe zwolnienie będzie mógł ponownie ubiegać się w 2024 roku. Choć, jak sam stwierdził, pogodził się już z tym, że więzienie jest ostatnim przystankiem w jego życiu. Zło. Zbrodnia. Łowca ofiara.